5 na 5 we Vroom TV, czyli poweekendowe, subiektywne podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. Zwycięzcy kontra przegrani, pechowcy kontra szczęściarze, a jeśli będzie tu jakiś frajer, to by wszyscy zrozumieli, to też wam dodatkowo powiemy. Bartosz Musiał, zaczynamy jak zawsze od największych przegranych. Na miejscu piątym Marco Wittmann, czyli mistrz serii DTM. Podczas weekendu rozpoczynającego tegoroczną rywalizację Niemiec nie miał szczęścia na całej długości wyścigów i zakończył rywalizację odpowiednio na 9 i 5 miejscu, jak na panującego mistrza, poniżej oczekiwań. Miejsce czwarte Freddy Lois, belgijski kierowca rajdowy, prowadził po 27 OS-ach rajdu Bois de Velay z przewagą trochę ponad 1 sekundy. Spóźnił się na ostatni punkt kontroli czasu, bo stał na przejeździe kolejowym. Dostał 2 minuty kary, przez co stracił zwycięstwo w rajdzie. Na miejscu trzecim kierowca NASCAR Jamie Johnson, który przez 2/3 wyścigów Talladega prowadził. Niestety na 2 okrążenia przed końcem stracił prowadzenie i dał wygrać Dale'owi Earnhardtowi juniorowi. Na drugim miejscu, trochę z przymrużeniem oka, Citroen Racing i brak zawodników tego teamu na podium w drugim wyścigu WTCC na torze Hungaroring. Pierwszy raz w tym sezonie miało miejsce takie wydarzenie i oby częściej, bo wtedy rywalizacja jest bardziej zacięta. A zwycięzcą, czyli największym przegranym naszym zdaniem, Alex Rins. Przez większość wyścigu serii Moto2 gonił Tito Rabata, walczył o drugie miejsce, a na ostatnim zakręcie zrobił błąd i zakończył rywalizację na 18 pozycji. Magda Wilk, czas na wygranych. Miejsce piąte, Michał Śmigiel i Filip Tokar. Ruszył już 10 sezon najbardziej chyba znanego wyścigowego pucharu w Polsce, Kia Lotos Race. Pierwsza runda padła łupem 2 kierowców. W pierwszym wyścigu najszybszy był Michał Śmigiel, a w drugim właśnie Filip Tokar. Za 3 tygodnie kolejna runda, tym razem w Holandii. Miejsce czwarte, Grzegorz Grzyb i Robert Hundla. Zaledwie tydzień temu wygrali rajd świdnicki, pierwszą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, a w ten weekend Rally Preszow. Zresztą już po raz czwarty z rzędu, dzięki czemu zostali liderami w mistrzostwach Słowacji. Ciekawe, czy uda im się w tym sezonie zdobyć tytuły mistrzowskie w Polsce i u naszych sąsiadów. To by było coś. Miejsce trzecie, Piotr Białkowski i Bartosz Momo. Majowy weekend chłopaki chyba mogą zaliczyć do udanych. Stanęli na pierwszym miejscu podium w Baja Carpatia w kolejnej rundzie mistrzostw Polski samochodów terenowych. Obecni mistrzowie Polski, Paweł Molga i Janusz Jandrowicz, zameldowali się na drugim miejscu ze stratą 4 minut. Miejsce drugie, Adrian Pasek. Ten 23-letni motocyklista pokazał w ten weekend, że bez dużego zaplecza technicznego też można walczyć o jak najwyższe lokaty. I wywalczył. Na torze Lausitz zajął 4 miejsce podczas pierwszej rundy Yamaha R6 Dunlop Cup. Czekamy na więcej. Miejsce pierwsze, Jorge Lorenzo. Kolejny motocyklista, który w wielkim stylu zdominował Grand Prix Hiszpanii. Był najszybszy w 3 z 4 treningów. Ponadto startował z pole position i nie oddał tej pozycji aż do linii mety. Zobaczymy, czy uda mu się wywalczyć mistrzowski tytuł w MotoGP.